No to co, Werka, jedziemy z tematem toksycznych związków. Oh yeah, mam nadzieję, że zrobimy to na śmiesznie, bo to bardzo zabawny temat dla mnie. Jaki procent twoich związków był toksyczny? No nie wiem, 90? U mnie też większość. Co robi z człowiekiem toksyczny związek? Obniża regularnie jego samoocenę i człowiek sobie nawet nie zdaje z tego sprawy. Przystajesz na rzeczy, na które byś nie przystała pół roku temu, rok temu, a teraz one już się stają dla ciebie normą, bo to nie było takie ekstremalne przejście, tylko właśnie takie powolne, dramatyczne flashbacki. Bawię się świetnie, 5 minut, mój ulubiony program rozrywkowy. Rozmowy w toku chyba, kurwa. Czy będąc w toksycznym związku, człowiek wie, że jest w toksycznym związku? Różnie, wiesz? Ja na przykład widziałam. To bardzo dobrze o tobie świadczy. I tak cały czas miałam nadzieję, że to się zmieni. Mój toksyczny związek zamieni się w zdrowy związek. A myślisz, że jest to możliwe? Jak powiedziałam, nigdy nie można powiedzieć 100%, nie? Myślę, że gdzieś na świecie to się mogło wydarzyć. Werka, zróbmy, żeby dzisiaj, od dzisiaj nasz związek nie był toksyczny. Czasem na przykład jest związek, który nie był toksyczny, potem przez jakiś okres był, bo komuś coś się zdarzyło i potem jakby te osoby mogły z tego wyjść, ale myślę, że to właśnie w takim przypadku, kiedy fundament tego był zbudowany normalnie i jak myślę sobie o takich wieloletnich małżeństwach na przykład, jest do dupy, ale potem myślą nie, że nie, no dobra, zależy nam na tym, więc oboje zaczynamy jakąś tam pracę, ale myślę, że jeżeli związek się zaczyna, nie ma czasu już na budowanie dobrych fundamentów, tylko od razu po prostu, wiesz, 2 miesiące jest okej, a potem nagle się odkrywają karty i jest... Z człowieka wychodzi demon. Tak, i jest toksycznie, to wtedy myślę, że raczej nie. Ja jako tutaj orędownik terapii oczywiście muszę wejść cała na biało i mi się wydaje, że jest to możliwe, ale jest coś potrzebnego i to jest jakby bez tego się nie da, moim zdaniem. Czyli dwie osoby muszą chcieć. I jak się idzie na terapię par, na pierwszej wizycie terapeuta pyta, czy przyszli Państwo, bo chcecie to naprawić i zmienić różne rzeczy i razem żyć? Czy chcecie się ładnie rozstać i tak, żeby ktoś wam powiedział, że faktycznie, dobra, to już się nie da. Jeżeli dwie osoby chcą tej zmiany i czują, że jakby coś jest nie tak, albo nawet jeżeli nie czujesz, bo może ta osoba, która na przykład jest jakimś takim wampirem energetycznym, może nie czuć, że coś jest nie tak. Ale może uwierzyć przynajmniej tej drugiej osobie, że tej drugiej osobie przez tamtego coś jest nie tak. Że jakby to jest ważne, żeby coś się zmieniło, no to wtedy ja sądzę, że da się, nawet jeżeli te fundamenty są popsute, chociaż jest to bardzo trudne i wymaga bardzo dużo pracy, tym bardziej właśnie, jeśli nie było tych fundamentów, do których można wrócić. Ale w takich związkach często osoby są w niego tak uwikłane, że nie umieją z niego wyjść. No i jeszcze te rzeczy trzymające, typu kredyt, mieszkanie, dzieci. Nie, to już jest w ogóle masakra. Z jednej strony rozwód bardzo mocno rozwala dzieci i całą rodzinę, ale z drugiej strony toksyczna relacja i kłótnie i krzyki są jeszcze gorsze, moim zdaniem. No pewnie tak, nie wiem, ja nie mam takiego doświadczenia jako dziecko, więc ciężko mi to określić, ani też nie mam swojego męża i swoich dzieci. Ale ja też sobie właśnie ostatnio pomyślałam, miałam taki dramatyczny flashback, że kurde, byłam taki długi okres w toksycznym związku i wtedy sobie pomyślałam, kurde, mogło być gorzej, mogłam być po prostu 20 lat starszym człowiekiem właśnie z dziećmi i z powiązaniami biznesowymi i ze wszystkim, ale nie byłam, więc to i tak było dla mnie trudne, ale wiedziałam, że jakby ta decyzja nie odbije się na nikim innym, więc to sobie tak pomyślałam, uff. No się... Mogło być gorzej, nie? Jak to mówią, chujowo, ale stabilnie. Nie wiem, czy każdy to jest za dużo powiedziane, ale myślę, że większość ludzi kiedyś w takim była chociaż przez chwilę. Wszyscy byliśmy w gimnazjum. Mam wrażenie, że moja mama nigdy nie była w takim toksycznym związku. W sensie, nie wiem, po prostu ta kobieta to zawsze tak się u mnie kurwa ustawić w życiu, nie? Że to jest po prostu ogień. I tutaj mój tata ogląda ten film i robi takie... No, ona to się umie ustawić. Poprosimy jakieś rady, tak, poprosimy pani Wiolu. Ale spoko. Związek można skończyć, nawet jaki by nie był trudny i jakby nie było dzieci i tak dalej. I myślę, że będąc w jakimkolwiek związku, ważną rzeczą, żeby nie zrobił się on toksyczny, jest to, żeby pamiętać o sobie i o swoich własnych pasjach, zainteresowaniach, tak, i tak dalej. Tak. Bo ja na przykład kiedyś w takim związku totalnie się zatraciłam i przestałam robić wszystko, co robiłam sama. Wszystko zrobiłam na to, żeby podporządkować się drugiej osobie. To był największy błąd, bo nikt nie jest warty tego, żeby poświęcać dla niego wszystko, co macie swojego. To ja z kolei na przykład miałam tak, że robiłam dalej te swoje rzeczy, ale odczuwałam poczucie winy, że one nie są wystarczająco dobre, bo tamta osoba je ciągle krytykowała. W takim wypadku dobrze jest pójść na terapię. Dzisiaj trzymajcie się. Pa, pa.